Witam po krótkiej przerwie technicznej. Przed na pewny wykład. Profesorowie Panicław Niemczyk z Polskiego Instytutu Medycznego Medycznego oraz profesor Łukasz Andrzej Turski z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk odpowiedzą nam na wiele pytań dotyczących hemodializy w wykładzie zatytułowanym Hemodializa. Na co, po co, jak to działa. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym dzielić kilku uwag technicznych. Mają Państwo na Zoomie taki przycisk Q&A, Q&A, jest to skrót od angielskiego Questions and Answers, czyli pytania i odpowiedzi. Mogą Państwo użyć tego przycisku do napisania pytań, które na koniec wykładu wykładowcy będą mogli odpowiedzieć. Alternatywnie będą mogli Państwo również na końcu wykładu użyć przycisku Raise Hand, czyli podnieść rękę, aby zadać te pytania ustnie. Chciałbym jeszcze poinformować, że wykład jest nagrywany, także jeśli zdecydują się Państwo zadać pytanie, to proszę mieć świadomość, że prawdopodobnie zostanie to upubliczniony w przyszłości. Także ja teraz zmieniam ekran na obrazek kamer. Panie profesorze Turski, oddaję głos. Jak powiedziałem, tegoroczny Festiwal Nauki w Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk jest pod ogólnym tytułem Fizyka i Medycyna. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj wykład w dwóch osób, przedstawiciela nauk medycznych, pana profesora Stanisława Niemczyka z Wojskowego Instytutu Medycyny w Warszawie, szefa kliniki nefrologii. Bardzo długa nazwa jest tej kliniki, w związku z tym pewną nazwa będzie na którymś ze slajdów. I przyczepioną do tego króciutką informację o podstawach fizycznych działania hemodializy, którą będę miał przyjemność ja Państwu pokazać. Większość Państwa w XXI wieku jest przekonana, że wielki postęp w medycynie, postęp w diagnostyce medycznej jest związany z wykorzystaniem przez medycynę osiągnięć fizyki. Od końca XIX wieku, kiedy odkrycie rentgena całkowicie zrewolucjonizowało diagnostykę medyczną, do chwili obecnej, kiedy medycyna jest jedyną dziedziną nauki i jedyną dziedziną działalności ludzkiej, która codziennie wykorzystuje antymaterię. Urządzenie o nazwie PET jest jedynym wykorzystywanym w naszej cywilizacji urządzeniem, które korzysta z antymaterii. I kiedy sobie tutaj dzisiaj rozmawiamy o różnych rzeczach, zapewne tysiące ludzi na świecie jest badana przy pomocy tego urządzenia. Ale mało z nas zdaje sobie sprawę, że fizyka swoje największe odkrycie, zasadę zachowania energii zawdzięcza medycynie, zawdzięcza temu panu, Robertowi Juliuszowi Mayerowi, który był lekarzem okrętowym. W 1840 roku zaciągnął się na statek Java, który pływał na liniach Amsterdam-Jakarta. Ta fotografia to nie jest fotografia Jakarty, ponieważ nie mogłem jej znaleźć. To jest fotografia innego statku tej samej kompanii i z wschodnioindyjskiej, który wpływa do portu w Mumbaju. Dawniej się to nazywało Bombaj. I Mayer dokonywał, leczył ludzi na tym statku. I jedną z podstawowych metod leczenia w tym czasie była metoda puszczania krwi. To, co Państwo widzą, to jest jedna z trzech istniejących fotografii zabiegu puszczania krwi dokonywana przez jakiegoś lekarza. Nie wiadomo kto i nie wiadomo też kto był pacjentem. I dokonując zabiegów upuszczania krwi, Mayer zwrócił uwagę na różnicę koloru krwi puszczanej pacjentom w zależności od szerokości geograficznej, na której przebywał statek. I znając również teorię Lavoisier, że ilość tlenu zawarta w krwi
jest związana z tym, ile organizm człowieka zużywa energii, doszedł do sformułowania zasady zachowania energii. Drugie doświadczenie, które go do tego przekonało, to był pomiar temperatury fal morskich, który był wskazywał na inną temperaturę bałwanów fal morskich, a inną spokojnego oceanu. To odkrycie przez Majera nie przyniosło mu szczęścia. Po powrocie do Europy opublikował tą pracę na temat zasady zachowania energii i ona się nie spotkała z odrzuceniem. Majer lata spędził w szpitalu dla psychicznie chorych, a jego odkrycie przypisano później angielskiemu piwowarowi Joule'owi. W każdym razie zasadę zachowania energii fizyka zawdzięcza medycynie. I z tym wstępem zapraszam pana profesora Stanisława Niemczyka do wygłoszenia zasadniczej części naszego dzisiejszego referatu. Bardzo proszę, panie profesorze. Witam serdecznie. Przede wszystkim chciałem podziękować panu profesorowi za zaproszenie do tego wykładu, za pomysł, za taką, że tak powiem, no, próbę połączenia medycyny z fizyką, która oczywiście jest od lat połączona i my pewnie nie wystarczająco z tego korzystamy, bo, że tak powiem, no, dla nas fizyka teoretyczna, dla lekarzy, praktyków, no, nawet jak się jest profesorem, to przede wszystkim się jest praktykiem, no, takim medycznym, to oczywiście jest coś, no, nawet trudne do wyobrażenia, do zrozumienia pewnie. Także to fakt, że występuje w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w tym miejscu takim znamienitym, to jest oczywiście dla mnie wielki zaszczyt i jeszcze raz panu profesorowi dziękuję. Mam nadzieję, że sprostam temu wyzwaniu, bo wcale o tym tak przekonany jak na razie nie jestem, ale to państwo ocenią. Oczywiście lekarz mówi głównie o aspektach medycznych i niestety trudno to jakby od siebie odgraniczyć, ten aspekt medyczny dializy, leczenia dializami, leczenia energozastępczego od pewnych takich założeń teoretycznych. No oczywiście człowiek, jak państwo wiedzą, ma narząd parzysty, jakim są nerki, który ma niebywało ważne znaczenie dla życia. No bez nerek oczywiście do lat, powiedzmy, 60., 70. życie było niemożliwe. No ale oczywiście okazało się, że jest to narząd, który można próbować zastąpić. Jak się państwo przekonają w czasie tego wystąpienia, nie jest to doskonałe zastępstwo i jest dużo, że tak powiem, no, braków w tym zastępowaniu tego bardzo skomplikowanego narządu, utrzymującego homeostazę ustroju, usuwającego cząstki, metabolizującego wiele substancji, ale także będącego narządem endokrynnym w pewnym sensie. To wszystko jest praktycznie nie do zastąpienia przez sztuczne, że tak powiem, wytwór, jakim jest aparat do dializy, nazywany sztuczną nerką. Jak się państwo przekonają, ale jak myślę, państwu tego nie muszę mówić, sztuczna nerka nie jest to coś, co się wszczepia, to jest po prostu urządzenie, które kontroluje przebieg czyszczenia krwi w dializatorze. W dializatorze, o którym tu, te dializatory są różne, o którym to powiemy. Czyli tego się nie wszczepia, tego się ze sobą nie nosi, to stoi w ośrodku dializ, a w niektórych krajach także są hemodializy domowe, tak, że można to wykonywać w domu pacjenta, co z wielu powodów jest czasami konieczne, no pewnie wygodniejsze, powoduje taką skuteczniejszą dializę, bo można ją robić codziennie. Generalnie oczywiście to, jak leczymy chorych z niewydolnością nerek, czyli z taką, czyli bez nerek, z taką funkcją nerek, która nie wystarcza do życia, to zależy od pewnych uwarunkowań ekonomicznych, socjodemograficznych, nawet warunków domowych, od tego, czy chory oddaje moc, czy nie oddaje, od jego stylu życia, jego preferencji, czy mieszka daleko od miasta, czy mieszka w jakimś dużym ośrodku, gdzie są większe możliwości, jaki jest możliwy dostęp naczyniowy. I jeśli już indywidualizujemy, to i tak podchodzimy do tego, to generalnie się zastanawiamy, czy chory
czy na pewno wymaga dializ, czy ta dializa mu da korzyść, to do tego wrócimy, czy wymaga hemodializy, czyli takiego procesu czyszczenia krwi w dializatorze, czy też może być to dializa wewnątrzustrojowa taka, czyli dializa otrzewnowa, czy zacząć wcześniej, czy zacząć później, a może przeszczepić nerkę, co oczywiście jest i najtańsze, i najbardziej powiedziałbym może fizjologiczne nawet, bo ten narząd jest po prostu narządem, który ma większe możliwości. Jak często dializować, jak długo dializować, to już są takie nasze techniczne, ale to oczywiście zależy od kliniki, od tego, jaki jest stan chorego, jakie są jego, że tak powiem, obciążenia, jak się przewadnia i wiele innych rzeczy na to wpływa. To takie spersonalizowane leczenie, to jak powiedziałem, to jest kwestia, zastanawiamy się, czy wszystkich dializować. Chory ma niewydolność nerek, to znaczy ma bardzo wysokie parametry biochemiczne wskazujące na to, że nerki są niewydolne. To dla nas jest to stężenie kreatyniny, stężenie mocznika. Stężenie kreatyniny jest ważniejsze. Oczywiście jest kwestia morfologii, kwestia aparat hormonu, który tam ma swoją niekorzystną funkcję. Ale powiedzmy, że chory jest obciążony, ma niewydolność serca, ma powiedzmy taki zespół kruchości, jak mówimy, czyli jest bardzo zaawansowany wiekiem i no, te frejtly, to tak tłumaczone na polskie kruchość, czyli to jest taki zespół, że to po prostu chudnie, wolno chodzi, no, ma takie, że tak powiem, jest takich nawet 5 kryteriów, nie będę ich tu wymieniał. W każdym bądź razie ma powiedzmy 80 parę lat, ponad 80, a nawet ponad 85 i wtedy myślimy, no zaczniemy go dializować, czy jemu to przedłużyć życie. Wcale to nie jest takie pewne, bo jak wykazuje wiele prac takich na dużej populacji, okazuje się, że taki chory na leczeniu bez dializ, czyli powiedzmy, że nazwijmy je leczeniem zachowawczym, żyje powiedzmy średnio 18 miesięcy, a na tych dializach może żyć 20 parę na przykład. Czyli warto walczyć o te kilka miesięcy i dostarczać choremu no, wielkich, że tak powiem, czasami przykrości, bo oczywiście mogą mieć zakażenia, narasta zespół wyniszczenia, chory jest narażony na ból, nawożenie do ośrodka i wiele innych rzeczy. W każdym razie, jeśli już powiedzmy, że zaczynamy, myślimy o dializach, to jest kwestia, czy zaczynamy przy mniejszych wynikach, czy większych takich, czy taki jest, czy taki późny start do leczenia dializami. Ja generalnie jestem zwolennikiem późniejszego leczenia, bo to wczesne wkraczanie to oczywiście też naraża na infekcje, na zespół wyniszczenia, ten protein energy wasting, mówimy taki zespół, gdzie jest takie wyniszczenie energetyczno-białkowe, co naraża chorego też na infekcje, na chorobę wieńcową, na wzrost miażdżycy, jest pewne tam problemy, są takie, że tak powiem, depresyjne czy inne przywiązania do maszyny. I generalnie oczywiście dla nas jest taki problem, powiedziałbym, każdy ośrodek to inaczej rozwiązuje, każdy trochę inaczej, ale można powiedzieć, że średnio w Europie i w krajach cywilizowanych zaczynamy dializować przy clearance kreatyniny. Clearance kreatyniny to jest taki współczynnik oczyszczania minutowego z kreatyniny osocza około 8 ml na minutę. No i to właściwie jest taki, są stany, w którym zaczynamy przy wyższym, raczej przy niższym nie powinniśmy zaczynać przewlekłego leczenia dializami. Muszą Państwo wiedzieć, że dializy są w trybie takim dla chorych, którzy jakby tracą tą funkcję nerek, już jej nie mają i dla takich chorych, którzy mają ostrą niewydolność nerek, gdzie traktujemy dializę jako pewien taki przejściowy proces, że chory będzie krótko dializowany i nerki się zregenerują. Także jak jest proces przewlekły w nerkach, można powiedzieć, że jak chory utraci funkcję nefronu, czyli tej cząstki czynnościowej w nerkach, których mniej więcej w każdej jest około miliona, jak ją straci, to jej nie odzyskuje, nie ma zdolności odzyskiwania. Zwłóknieje tam, powiedzmy, jest taki przewlekły stan zapalny, jak nefron wypada, to już go nie ma po prostu. Ale w ostrej niewydolności nerek proces dotyczy bardziej nie tyle kłębuszków, bardziej cewek, one mają zdolność regeneracji. To są takie szczegóły pewnie medyczne, ale mówię o tym, żeby jakby tak całość tego problemu Państwu przybliżyć. Oczywiście tu jest takie podejście, jak już dializujemy, czy dializować tak w sposób intensywny, tu nazwany, to może
koniecznie taki extended, czyli taki jakby no, sposób i częstszy, i dłuższy, nazwijmy to intensywniejszy, jest zdecydowanie kłóci się z, że tak powiem, z dobrem, że tak powiem, z wygodą pacjenta, bo chory by chciał krótko, rzadko, prawda? My, dla nas nerka pracuje cały czas, to znaczy pracuje 24 godziny, a nie, jak my realizujemy, średnio 3 razy w tygodniu po 4 godziny. To jest niefizjologiczne i to oczywiście jest obciążeniem dla chorego, bo chory właściwie żyje w przetrwałej mocznicy. To nie jest tak, że chory jest na dializie i wychodzi z niej bez podwyższonego mocznika. Mocznik i kreatyniny. Mocznik i kreatynina są wielokrotnie podwyższone nawet po dializie. Powiedzmy, że stężenie kreatyniny u zdrowego jest 1, to po dializie jest 5, a przed dializą jest 8, 10. To są tego typu, czyli on żyje tak naprawdę w mocznicy i to jest niefizjologiczne. Nam by chodziło o to, żeby chory miał jak najlepsze wyniki, bo wtedy można powiedzieć, że wpływa to korzystnie na szpik kostny, ma lepszą morfologię, nie wymaga erytropoetyny, nie wyniszcza się chory, ma, nie narasta tak, że tak powiem, proces taki naczyniowo-sercowy, tak bym powiedział, zawały, udary, nadciśnienie i jest lepsza kontrola gospodarki wapniowo-fosforowej, głównie fosforanu, bo to, co dla nas jest wielkim problemem w dializach, to jest stężenie fosforu, bo nerki no, nie są w stanie go usunąć. On jest podwyższony. To jest element, który pobudza do produkcji PTH, czyli ten parathormon, przerastają przy tarczyczki, to odwapcia kości się łamią. To jest taka bardzo trudna toksyna mocznicowa, która właśnie powoduje, że właściwie najlepiej by było dla niej no, jak najskuteczniej dializować. Czyli dializować codziennie, albo dializować codziennie w nocy, wtedy jest to możliwe w domu, albo generalnie no, są takie, no, jest na przykład taki system Genius niemiecki w Polsce w 2 ośrodkach, sam go w jednym wprowadzałem. To jest oczywiście dializa trwa 24 godziny. To można stosować dla ostrych, dla przewlekłych, można sobie to urządzenie przewieźć na działkę i tam się wydializować, a tak naprawdę dializa w domu jest problemem głównie dlatego, że nie ma super czystej wody. Nie ma, że tak powiem, uzdatniacza odpowiedniego wody, żeby no, ten proces leczenia i stosowania wody nie był bardziej, że tak powiem, infekcyjny i toksyczny niż że tak powiem, niestosowanie dializy. Generalnie można powiedzieć, że tutaj troszeczkę tak historycznie, że oczywiście no, od 60. lat powiedzmy stosujemy hemodializy. W Polsce od 68. roku pierwsza nerka była w Poznaniu, w rok później w Warszawie tutaj. No tutaj, bo w centrum na Nowogrodzkiej, w Wince, w której kiedyś pracowałem, ale to już było dużo później niż to weszło do użycia. W każdym bądź razie w tej chwili dializujemy w Polsce 21-2 tysiące osób, przeszczepionych jest tam w sumie około 30 tysięcy osób leczymy nerką zastępczo, czyli jedną dializą, drugą dializą, drugiej dializie, czyli otrzewnowej jest około 900 osób i są przeszczepieni, czyli osoby żyjące przeszczepem i są to tak zwani chorzy na leczeniu nerką zastępczym, tak byśmy to powiedzieli. Ale wracając do hemodializy, to oczywiście najpierw były te błony celofanowe, później one i były sterylizowane tlenkiem etylenu. Najpierw jeszcze były próby innej sterylizacji. Ten tlenek etylenu oczywiście dawał odczyny. Był taki zespół pierwszego przejścia, czyli chory miał dreszcze, jak się zaczynało dializę. No, później mu to powiedzmy mijało, widzieliśmy, że taki zespół może być. Później te błony celofanowe były coraz doskonalejsze, taki trójodstan celulozy i że tak powiem, płyn dializacyjny był coraz lepiej wykonywany, był taki proces odwróconej osmozy, nawet może być podwójny, czyli można powiedzieć, że te parametry są coraz doskonalsze i mamy parametry superczystego płynu. I ten płyn aktualnie stosowany w Polsce jest superczysty do dializ otrzewnowych, bo jeśli ma pirogenę, no to oczywiście wywołuje chorego odczyn taki pirogenny i wywołuje przewlekły stan zapalny, może powodować taką przewlekłą proces, jakim jest amyloidoza. No i to oczywiście bardziej to zależy od rodzaju błony, ale od takiego procesu zapalnego też może zależeć. Później weszły te błony poliakryli, takie sztuczne, tak bym, syntetyczne. W tej chwili najczęściej stosowane są te błony polisulfonowe. Jest stosowana oczywiście heparyna jako taki antykoagulant,
często drobnocząsteczkowa i oczywiście, że tak powiem, sterylizacja jest radiacyjna. Tak bym miał ogólnie nazwać. To są oczywiście wykorzystywane procesy fizyczne. Generalnie, jak mówiłem, proces dializy polega na tym, że z jednej strony, że tak powiem, kapilar, który zbudowany jest dializator, który za chwilę zobaczymy, jest płyn dializacyjny, w którym są substancje, takim tu jest stężenie fizjologiczne, to jest takiej konwencjonalnej dializie, ale w tej dializie codziennej, krótkiej, no jest podobny, a w nocnej, no tutaj akurat jest zalecany 140, a potas, no potas jest tym ważnym takim elektrolitem, który jest usuwany generalnie przez nerki. Można powiedzieć, że no może być zbiegunką, no ale ta biegunka to trzeba było ją wywoływać. I generalnie jeśli, bo to jest zawsze, no to już tak powiem, taką medyczną, że tak powiem anegdotkę, że przychodzi pacjent do apteki, dostaje furosemię i ta pani mówi, dlaczego pan nie ma potasu? I daje ten potas, chory bierze. To czy on powinien brać ten potas, czy nie, to my decydujemy, bo to nie zależy od tego, czy bierze diuretyk pętlowy, tylko zależy od tego, jak dużo ma moczu. Bo im więcej moczu, tym więcej utraty potasu. Nerki nie mają zdolności oszczędzania potasu. W związku z czym, a tutaj ich w ogóle nie ma i generalnie albo moczu jest mało, w związku z czym ten potas między dializami narasta. Jest to bardzo ważny parametr zagrażający życiu, bo jeśli chory naje się truskawek, czereśni, czarnych jagód czy czegoś takiego sezonowego, to może nie zdążyć dojechać na dializę albo pomidorów, bo ma taki potas, że no, ma asystorię, że może mieć zgon sercowy taki. Generalnie dlatego jak jest krótka dializa, no to staramy się dializować go na niskim potasie, ale to jest indywidualnie. To zależy, czy ma moc, czy nie ma, jak się odżywia i wielu innych rzeczy. Przy tych dializach intensywniejszych ten potas może być nawet 3. Podczas gdy w ustroju on generalnie jest między 3,6 do 5,2 na przykład. Taka, to zależy trochę od laboratorium. Wapń generalnie jest niski u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek i ten wapń to jest tak, jakby był wapń zjonizowany, czyli jakby jest trochę wyższy, bo wapń zjonizowany w ustroju to jest 1,15 na przykład. Tutaj jest wyraźnie wyższy. Oczywiście chory między dializami się zakwasza, w związku z czym są zasady tutaj, bikarbonat dwuwęglan, który oczywiście jest wyższy niż fizjologicznie. Fizjologicznie mniej więcej 28-30, prawda? Tak jak tutaj, w tej takiej długiej dializie, gdzie powiedzmy, no te przerwy są krótkie, dializa bardzo długa, bo trwa całą prawie noc, 8 godzin albo. W związku z czym ten chory ma i doskonałe wyniki i ma mniejsze potrzeby tam wyrównania tych niektórych rzeczy, czy potasu, czy dwuwęglanów. Fosforany nie ma ich w płynie dializacyjnym i on, jak powiedzieli, z nimi mamy największy problem do usuwania, ale w tej nocnej dializie nawet trzeba suplementować, bo fosforan nie może być za niski, bo to jest energetyczny produkt, który miałby duszność, nie mógłby oddychać. No oczywiście jest jeszcze magnez, którego tu nie pokazałem. Generalnie muszą Państwo wiedzieć, że chory z niewydolnością nerek, jak nie jest dializowany, magnezu mu nie brakuje. Jak ma kurcze mięśniowe, to nie z powodu braku magnezu, tylko z powodu mocznicy, czy z powodu niewydolności nerek i innych takich osmolarnych przesunięć. A to, przepraszam, jest tutaj. I oczywiście to, co jest usuwane, to są usuwalne rozpuszczalne w wodzie cząstki do pewnej wielkości, prawda? Czyli mocznik, kreatynina do witaminy B12, czyli do tej wielkości cząsteczki 1250, uważamy, że no, są to małe cząsteczki. Ale ta B12 już jest trudniej usuwalna, beta 2 jeszcze trudniej, bo ona jest 10-krotnie większa. Leptyna, czyli taki hormon właściwie wzrastający w niewydolności nerek odpowiadający za niedożywienie, no jeszcze trudniej, mioglobina jeszcze trudniej, a te wielkie cząsteczki, to powiedzmy one są średnie cząsteczki je nazywamy, bo wielkie to już są albuminy czy białka. To oczywiście to są takie toksyny, z którymi mamy wielki problem z usunięciem. Oczywiście te krezole, czy tam podobne substancje, to jest taka zdecydowana toksyczność. Wiele objawów w mocznicy można jej dopasywać, no prolaktyna wzrasta u ponad 40%, oczywiście interleukina, hepcytyna wzrastająca powoduje niedokrwistość. To jest oczywiście, w ogóle nerki produkują erytropoetynę, dlatego jest niedokrwistość, a ta hepcytyna jeszcze powoduje jakby no takie zahamowanie działania erytropoetyny, której i tak brakuje. My każdemu choremu dializowanemu, praktycznie chemodializowanemu podajemy erytropoetynę.
albo miny, jak Państwo widzą, są już bardzo wielkie i utrata jest tylko przy takich wysokich przepuszczalności, ale o wysokim współczynniku odcięcia dializatora. Oczywiście to, czy cząstka jest usuwana, czy nie, to zależy też od jej takiego rozgałęzienia. Jak Państwo widzą, ta hepcydyna ma trzy razy większą cząsteczkę, ale ten promień molekularny tutaj wykreślony jest taki sam. W związku z czym ta usuwalność jest, powiedziałbym, no dość patecha się, czy parathormonu właśnie prawie w ogóle się nie usuwa. W związku z czym nie jest gorsza niż parathormonu, tak bym to ogólnie określił. Oczywiście usuwanie toksyn z ustroju są różne modele. Jedno, dwu albo trzy takie. Tu jest oczywiście zewnętrzny dializator, a w środku jest ta woda ustrojowa, no jeden kompartment. Nie jest jeden kompartment, bo woda w ustroju to jest oczywiście wewnątrz naczyń, zewnątrz naczyń i wewnątrz komórek, prawda? Tu jest dwukoper, ale jeszcze jest w kościach. I w związku z czym nawet taką pracę z takimi nawet znanymi matematykami z Politechniki Warszawskiej opublikowaliśmy na czterokompartmentowym modelu przewidywania usuwania fosforanu, bo tam jeszcze wchodzimy też oczywiście kości i przewidujemy, tam taki model opracowaliśmy. Ale to już jakby jest taka dodatkowy element. I oczywiście to, czy chory, jaki ma bilans wodny i nie oddaje moczu, to zależy od nas, od dializy. Jak się dializuje, jaką ma ultrafiltrację. No a jak oddaje mocz, to tam powiedzmy może sam trochę na to wpływać, po prostu nie pijąc tyle, na ile ma pragnienie. W każdym bądź razie, jak Państwo widzą, jest pewna taka zgodność między tym, na ile chory jest przewodniony, z tym, jak często trafia do szpitala i jak często są zgony sercowo-naczyniowe. To oczywiście ta woda dla nas jest toksyną. Jest jedną z większych toksyn mocznicowych. Woda, sól, sód, o którym też za chwilę tu powiemy. No i jest oczywiście ten dializator, o którym tyle mówiliśmy. To jest ta prawdziwa sztuczna nerka. To oczywiście wpływa krew z prędkością 300 ml na minutę. Żeby ta krew mogła wpłynąć, to trzeba taką dużą ilość pobrać. Czyli chory musi mieć cewnik centralny taki założony do dużego centralnego naczynia udowego lub szyjnego lub podobojczykowego, żeby uzyskać taki przepływ. To jest bardzo duża ilość krwi. No. W ciągu 3 minut litr krwi, a w ciągu 10-20 minut cała ilość krwi chorego by się już wytoczyła z niego. Ona wpływa oczywiście do tego dializatora, do takich, że tak powiem, takich włókien, no tak bym to określił, na zewnątrz tego, no i wypływa oczywiście z drugiej strony, a na zewnątrz tego oczywiście jest wpływa płyn dializacyjny. O tutaj ten przepływ płynu, ta woda, która tu musi być super czysta, uznatniona odpowiednio, żeby nie było żadnych pirogenów i oczywiście ona wpłynie w drugą stronę. Drugą stronę, czyli tu wypływa i to jest ten naddatek wody, ile tutaj, że tak powiem, się uzyskuje, jest ta ultrafiltracja, prawda? No w tym procesie dializy jest taki też proces odwróconej ultrafiltracji, bo najpierw jest duża ultrafiltracja, czyli ucieka to do płynu dializacyjnego, później może być taki efekt w drugą stronę, tego nie lubimy i z tym trochę, dlatego ten płyn musi być super czysty, prawda, żeby nie było tam zakażenia. I oczywiście to, jaką netto ultrafiltrację uzyskamy, to jest ten, powiedziałbym, zysk, ile chory może na przykład wypić, jakie będzie miał ciśnienia, czy nie będzie miał niewydolności serca i paru jeszcze innych obciążeń. Oczywiście rodzaje filtrów, to różne rzeczy wpływają na to, jaki jest rodzaj filtru, jaki jest skład filtrów, jaki ma współczynnik takiego odsiewu, jaki jest ten współczynnik, jakie są te otwory w błonie, czyli jaki jest ten współczynnik, że tak powiem, od kiedy on zaczyna zatrzymywać te drobne cząstki, nie drobne, tylko średnie cząstki. I to oczywiście jak on zatrzymuje, to jeszcze zależy od samych rodzaju tych por, bo oczywiście współczynnik odcięcia może być nawet przy mniejszych porach, bo te pory oczywiście mogą się szybko wypełniać i wcale nie tak przepuszczać, jakbyśmy chcieli. Oczywiście grubość błony tego, że tak powiem, włókna, tak bym go nazwał, może być nawet ładunek elektryczny, ale to nie jest u nas jakby tak do kontrolowania. Oczywiście ta powierzchnia może być tam fałdowana, inna, hydrofilna, może być bardziej biozgodna lub mniej biozgodna, więc te błony polisulfonowe uchodzą za bardziej biozgodne niż te wszystkie wcześniejsze. One też już mają takie dodatkowe, że tak powiem, dodatkowe
No, one są trochę przetworzone, jakby uszlachetnione dalej. I generalnie oczywiście współczynnik ten ultrafiltracji i struktura, że tak powiem, no, ważna jest oczywiście powierzchnia dializatora. My dobieramy do wielkości chorego, do tego, jakie tam chcemy uzyskać parametry i te wszystkie współczynniki oczywiście też są bardzo ważne do tego. No to są, tutaj są pokazane te rodzaje filtrów. Generalnie można powiedzieć, że teraz stosujemy te high flux, czyli takie wysokoprzepływowe filtry, czyli o dużej ultrafiltracji, dużej przepuszczalności dla wody, tak można powiedzieć. Kiedyś były low fluxy, to wtedy dializa musi trwać dłużej. Są zwolennicy low fluxów, ale generalnie standardem jest high flux. I oczywiście to te punkty odcięcia są większe głównie dla w sytuacji klinicznych, kiedy chcemy usuwać na przykład niektóre cytokiny. Tak jest w sepsie. Ale to nie jest w zwykłej dializie, tylko w takiej hemofiltracji, ciągłej tętniczo-żylnej hemofiltracji, bo w sytuacjach ostrej niewydolności nerek często stosujemy takie metody ciągłe. Zabieg trwa 3 dni, jest hemodiafiltracja lub filtracja i tam w tej hemodiafiltracji, którą też stosujemy u chorych przewlekłych, to oprócz tego procesu dyfuzji, który dominuje w dializie i jest wymiana między różnymi gradientami stężeń tych sodów, potasów, boczników, kreatyny, bo po jednej stronie są, a po drugiej nie ma, ale jest też oczywiście taka wysoka, że tak powiem, ultrafiltracja wielolitrowa i to mówimy, że i to trzeba uzupełniać wtedy płyny i to jest taki dodatkowy, dobry moment dla usuwania wielu substancji, kontrolowania płynów, to jest hemofiltracja. Może być sama hemofiltracja, kiedy jest tylko generalnie po stronie, po drugiej stronie cewek nie ma, czy tych włókien, nie ma płynu, tylko jest duża ultrafiltracja, którą suplementujemy w czasie zabiegu, czy na przykład można usunąć 20 litrów wody, 20 litrów uzupełnić, ale to są te metody ciągłe, to nie dla przewlekłych chorych. Przewlekle można stosować hemodiafiltrację, która uważana jest za skuteczniejszą w usuwaniu fosforanów, o których już mówiłem, co jest bardzo ważne. I oczywiście takie te filtry high cut, jak mówiłem, są ważne, żeby ten punkt odcięcia był wysoki dla usuwania średnich cząstek, do których należą cytokiny, które mogą być mediatorami rozwoju sepsy, zapalenia. Mamy pewien problem, bo to trzeba stosować bardzo wcześnie w sepsie, bo później też są mediatory korzystne dla sepsy. I wtedy usuwamy wszystko, co jest niekorzystne. I oczywiście stosujemy też plazmaferezę, ale to w takich różnych immunologicznych schorzeniach. My chętnie ten zabieg stosujemy. Te pory są wtedy znacznie większe, bo my tam wymieniamy albuminy. No i oczywiście tu jest tak mniej więcej pokazane to, co mówiłem, kiedy jest ten punkt takiego początku zatrzymywania, czy tej wielkości w pewnym sensie por, on oczywiście wcale nie jest równoważny z tym, to taki współczynnik 0,9 dla tego RO, a tu 0,1, czyli punkty tego KOF, który oczywiście jest różny tutaj, bo oczywiście to jest kwestia jakby budowy tych por. No to jest to pokazane w innym schemacie. Państwo widzą ten low flux hemodializis, to oczywiście mała przepuszczalność na wodę. Tu jest znacznie większa, tu jest generalnie do tych większych cząstek i odpowiednio punkt odcięcia. No oczywiście dializa powoduje, że te elektrolity się wyrównują. Generalnie staramy się, żeby nie było tak, że na przykład chory otrzymuje za dużo sodu w czasie dializy, bo jest takie duże ryzyko. Tym sodem to w ogóle możemy bardzo manewrować, profilować go, odwadniać więcej na początku, później więcej, jakby mniej, żeby chory lepiej znosił dializę, bo wtedy nie ma spadków ciśnienia. Generalnie oczywiście sód to jest duży problem. Jak Państwo wiedzą, ten biały proszek, jeden z trzech białych proszków, który na pewno szkodzi, zawierający sód. Oczywiście sód znajduje się w kilku przestrzeniach, między innymi w kościach, oczywiście zewnątrz komórkowej i komórkowej. To jest oczywiście to, co wymieniamy głównie, to później się, żeby to się wyrównało, to najpierw się musi wyrównać między sobą. To ten proces trwa. Oczywiście usuwamy głównie przez nerki albo przez dializę. No a oczywiście to, co powoduje, że,
że dostarczamy sód, to jest dieta, no i pragnienie, prawda? Im sód większy, tym większe pragnienie. Czyli jak chory wychodzi za podwyższonym sodem albo za dużą dawką, za dużą ilością sodu w ustroju, to on to nadrobi w domu wodą. On po prostu tak dużo pije, że później odwadniamy go w czasie dializy 5 litrów. To oczywiście nie jest korzystne. Ta akumulacja, jak powiedziałem, obciąża chorego, powoduje wiele procesów metabolicznych i takich mechanicznych w jakimś sensie, czyli przewodnienie, nadciśnienie, niewydolność serca, obrzęk mózgu, to jak szybko usuwamy później ten sód. Oczywiście są stany, w których ustrój nie umie zatrzymywać sodu. I też mamy inny problem. To jest oczywiście, powiedziałbym ogólnie mówiąc, starość, czy wiele chorób towarzyszących, czy takie zesztywnienie naczyń, ta regulacja jest wtedy zaburzona. Można tym precyzyjnie zarządzać, mówię to po to, bo oczywiście są urządzenia, które mogą powodować, że generalnie na dopływie i wpływie możemy dokładnie dawkować ten sód i jakby go monitorować. To jest bardzo korzystne, jak tu widać, to później te zmiany, może już tak nie będę się rozwodził, ale jeśli tego nie ma, to oczywiście te zmiany sodu w czasie tego procesu są, ładunku sodu są większe, podczas tu są bardziej fizjologiczne, można powiedzieć. Najlepiej jakby ich w ogóle nie było, wtedy była fizjologia prawdziwa. Ta potencjalna kontrola, taka kontrola sodu u pacjentów jest bardzo ważna i poprawia oczywiście takie, że tak powiem, rokowanie, czy można to inaczej nazwać, sercowo-naczyniowe, czy oczywiście procesy metaboliczne, czy hemodynamiczne. Inny problem to jest potas. Jak mówiłem, potasu, się boimy wysokiego potasu, bo jak chory nie ma nerek albo ma słabą funkcję nerek, to, co mu zagraża, to hiperkalemia. On może umrzeć przed dializą i oczywiście po to, żeby na przykład mieć operację, musi mieć dializę, bo anestezjolog go nie znieczuli, bo mówi, że jest za duży potas. I tak często jest, to jest taka informacja może bardziej medyczna, ale też istotna, zaczyna z 5,5, po dializie ma 3,5, prawda? A w 6 godzin po dializie znowu ma 5 prawie. I anestezjolog mówi, że nie może go wydializować. A to jest błąd taki, to są nasze badania, które oczywiście pokazują, że jest taki zespół odbicia i to jest później, on się jednak obniża, bo to jest taka kwestia wyrównania między poszczególnymi. On tutaj wychodzi po prostu z komórek, gdzie potasu jest, jak Państwo wiedzą, bardzo, bardzo dużo. No oczywiście to, czy ta gospodarka sodowa, czy potasowa jest tam lepsza, czy gorsza, to zależy, znaczy czy mniej niebezpieczna, czy mamy mniej z nią problemów, czy więcej, to zależy od tego, czy chory ma diurezę. Jak ma resztkową czynność nerek, to jest bardzo ważne dla nas, bo oczywiście te wszystkie problemy są znacznie mniejsze przy zachowaniu diurezy. Nam bardzo zawsze zależy, żeby ona była zachowana, dlatego nie chcemy też bardzo intensywnie dializować i też nie chcemy, żeby chory dużo przybywał, bo jak się go dużo odwadnia, to są takie procesy niedokrwienne tych szczątkowych nerek, bo są spadki ciśnienia i on jakby dodatkowo traci diurezę, czyli straci po prostu, tak można powiedzieć. To jest takie bardzo znane badanie w nefrologii chemo, które właściwie pokazało, że kobiety wymagają większej dawki dializy, tak bym powiedział, na masę, na powierzchnię ciała. To dializa nie jest obojętna dla ustroju. Jest to proces, jest to stres dla ustroju. Jest to stres, nie mówię o takim mentalnym stresie, bo już w pewnym momencie chory się do tego przyzwyczaja i nawet może lubi tą dializę i przyjemnością na nią pewnie nie przychodzi, bo ma nakłucie do przetoki i musi tam przeleżeć te parę godzin, ale ma telewizor, gazetę, miłe rozmowy, nie może jeść za dużo czy w ogóle w czasie dializy, przynajmniej nie powinien. W każdym bądź razie oczywiście ten stres ostry, no to jest taki w czasie samego zabiegu, bo jest oczywiście szybkie przesunięcie płynowe, jest hipowolemia, są spadki ciśnienia, są takie nierówności elektrolitowe, są procesy niedokrwienne, może być arytmia przez te procesy, zmiany elektrolitów i oczywiście takie zmiany temperatury, bo płyn dializacyjny może być cieplejszy niż ustrój. Generalnie chory lepiej znosi, jak jest trochę chłodniejszy płyn, bo wtedy nie ma rozszerzenia naczyń, nie ma spadków ciśnienia. No i oczywiście przewlekły między dializami ten proces jest jednak dłuższy i wtedy oczywiście chory zazwyczaj się przewadnia i zaczyna mieć duszności i zaczyna mieć obrzęki i oczywiście i to też jest taki stres, powiedziałbym, przewlekły i obciążający. To jest jakby to jeszcze tak pokazane w inny sposób.
że oczywiście może być ten stres taki ostry, no jest ten proces zapalny w czasie dializy, bo to nie jest w pełni fizjologiczny proces. Te błony nie są, one są niby biozgodne, wiele badań na ten temat robiliśmy, ale one nie są zupełnie biozgodne i jakby stymulują powstawanie pewnych takich markerów zapalnych. To nie jest to, co było kiedyś, że każdy chory dializowany wiele lat na tych błonach celofanowych miał amyloidozę podializacyjną, a płyn jeszcze był, że tak powiem, niedoskonały i to jakby ten proces nasilało, miał ciągle niedokrwistość, miał no, wiele innych problemów, ale generalnie nie jest to naturalny proces. To oczywiście te przemiany głównie sodowe no, mogą prowadzić do takich procesów demielinizacyjnych. Może być oczywiście niedociśnienie, mogą być zaburzenia rytmu. No i oczywiście te choroba, czy jakby takie epizody wieńcowe, niedokrwienia takie, że tak powiem, obwodowe, czy też przewodu pokarmowego. W ogóle funkcja przewodu pokarmowego chorych z niewydolnością nerek jest strasznie ważna, bo uważamy, że te wiele toksyn bocznicowych właśnie tu powstaje przez tą mikrobiotę, że tak powiem, w przewodzie pokarmowym. My próbujemy na to wpływać, żeby właśnie tych toksyn trochę mniej powstawało. Chyba nie zmieniłem, a teraz zmieniłem. Przewlekły stres dializacyjny to oczywiście no, to jakby kwestia stałego tego procesu, a też tego procesu między dializami. Najczęściej nasi chorzy mają nadciśnienie. Najczęściej, często ci chorzy, w ogóle jest nadumieralność naszych chorych na epizody sercowo-naczyniowe, na zawał serca głównie. I to jest wielokrotnie, to można na dziesiątkach razy liczyć to czynnik ryzyka w stosunku do chorych bez tego obciążenia. I oczywiście jest przyspieszona miażdżyca, bo jest zespół takiego wyniszczenia białkowo-energetycznego. To oczywiście to powoduje wzrost procesów. Kiedyś mówiliśmy taki malnutrition, aterosklerozis, taki proces. A teraz oczywiście mówimy ten PEW, czyli protein energy wasting. To powiedziałbym trochę poszerzony. O, tutaj jest taki protein energy malnutrition, ale to jest związane oczywiście, to powoduje wzrost miażdżycy i jakby zapalenia, który też nasila ten proces. Oczywiście są koszty i te koszty są nie tylko dializy, ale tego, że chory ma problemy, że chory jest przyjmowany do szpitala wielokrotnie, że chory wymaga wielu leków, na przykład obniżających PTH czy fosforany, bardzo drogich leków, no i że chory oczywiście bierze żelazo dożywnie, bo go nie wchłania zazwyczaj chory z niewydolnością nerek i ma niedokrwistość, czyli bierze stale erytropoetynę, czyli ukochany doping sportowców. No ale u nas to nie jest doping, to jest lek. Proszę Państwa, oczywiście z tym leczeniem narkozastępczym to powinniśmy mieć pewien schemat. To znaczy my generalnie uważamy, że takim fizjologicznym procesem, nie powiem, że jakby mnie dotyczyło, ale moich bliskich, to bym pewnie mówił, słuchaj, zaczniemy od dializy otrzewnowej, no a później przejdziemy na hemodializę. Tutaj w krajach, których nie ma funduszu zdrowia, to jeszcze można robić dializę otrzewnową i na przykład raz w tygodniu hemodializę, albo nawet dwa razy w tygodniu hemodializę i dopiero później przejść na trzy razy w tygodniu na hemodializę, bo oczywiście u nas, jak masz dializę otrzewnową, to nie możesz mieć hemodializy, bo jej nie rozliczysz, albo odwrotnie, czegoś tam nie rozliczysz, w związku z czym fundusz nam dyktuje, jak my mamy tych chorych leczyć, chociaż czasami byśmy chcieli u tych dializowanych otrzewnowo wykonać parę, czy co jakiś czas zabieg hemodializy, żeby uzyskać no, lepszy stan i lepsze parametry u tego chorego. I oczywiście my, mając takiego chorego, który nie oddaje moczu, my musimy wiedzieć, ile on powinien ważyć, prawda? Jaką on powinien mieć tak zwaną suchą wagę. Tutaj tą suchą wagę. My tą suchą wagę możemy sobie obliczać, znaczy jakby mierzyć przy pomocy sprzętu, taką bioimpedancją, czy spektrobioimpedancyjnie, czy wykonywać USG tam żyły głównej, szerokość, oceniać szerokość żyły głównej dolnej, czy też robić USG płuc. Tam są takie beta artefakty, które nam mówią, jak ich mniej to jest lepiej, jak więcej to gorzej, że w płucach jest za dużo płynów. No ale można zrobić MRI, którego na co dzień oczywiście nie robimy, ale to, jaką on ma suchą wagę, musimy oceniać klinicznie. Jakie ma ciśnienie, jakie ma tętno, jak się czuje, czy nie ma spadków ciśnienia między zabiegami, no, jakie ma pragnienie, no, jak się to generalne poczucie też tutaj oczywiście ma znaczenie. Oczywiście do pomocy mamy też pewne parametry
takie, że tak powiem, biochemiczne, głównie BMP, proBNP, ANP, którego nie badamy, czy kopeptynę, której właściwie również nie badamy, chociaż badaliśmy wielokrotnie w takich badaniach eksperymentalnych. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Ja przypominam, że teraz jest czas na zadawanie aktualnych pytań, co mogą Państwo uczynić, klikając guzik Q i A i wpisać pytania, albo po prostu nacisnąć right hand, czyli podnieść rękę, i wtedy udzielę Państwu głosu. Czy są jakieś pytania? Dobrze. Panie profesorze, nie widzę żadnych pytań na razie od publiczności, także serdecznie dziękujemy i zapraszam profesora Turskiego. Proszę Państwa, wszystko już Państwo wiedzą, jak trzeba dbać o swoje zdrowie, żeby nie zapaść na nerki. To jest trudne zadanie, ponieważ, o czym pan profesor nie powiedział, to jest, że większość chorób nerek nie boli. W związku z tym pacjent może długie lata żyć i nie wiedzieć, co tam mu się szykuje na przyszłość. Ja chciałbym Państwu powiedzieć trochę o procesach fizycznych, które odpowiadają za to, że te wszystkie procesy, o których mówił pan profesor Niemczyk, są wykonywalne i przebiegają prawidłowo. I chciałbym zacząć od pokazania Państwu matki wszystkich prac na ten temat. Jest to tekst wykładu bekariańskiego, takiego sławnego wykładu, który organizuje Królewskie Towarzystwo Naukowe Angielskie raz do roku. I taki wykład wygłosił w 1849 roku Thomas Graham. Thomas Graham był w XIX wieku jednym z najsławniejszych chemików. Jego podręcznik chemii był przez właściwie cały XIX wiek i początek XX wieku powszechnie stosowanym podręcznikiem w całej Europie. I Graham wygłosił ten wykład bekariański pod tytułem poświęcony dyfuzji w cieczach. I w tym wykładzie już w samym wstępie zwraca uwagę na to, że zjawiska dyfuzji w cieczach będą przebiegały inaczej, jeżeli po prostu mamy zanieczyszczenia zawarte w jakimś płynie, a zupełnie inaczej, jeżeli w tym płynie pojawi się przegroda w postaci błony czy membrany. A dalej pisze, że dobre zrozumienie zjawisk dyfuzji bez membrany i z membraną, okaże się, że to są dwa różne zjawiska za chwilę, są prawdopodobnie fundamentalne dla przebiegu procesów biologicznych. No to co to jest ta dyfuzja? Ja chciałbym zacząć od przypomnienia tego państwa i tego państwu i takie zjawisko fizyczne, które prowadzi nas do zrozumienia tego, czym jest dyfuzja, nosi nazwę w tej chwili błądzenia przypadkowego. Jeszcze kilka lat to miało inną nazwę, ale nazwa błądzenie przypadkowe została przyjęta wraz z rozwojem politycznej poprawności w wymawianiu tych rzeczy. Wyobraźcie, mianowicie, na czym to zjawisko polega. No, kiedyś w różnych państwach, na przykład w Irlandii, istniał taki przepis, że w barze można było dostać i wypić tylko jednego drinka i tylko wtedy, kiedy się było w podróży. W związku z tym
jak chciało się wypić kilka drinków, to trzeba było przyjść do baru, wyjść z baru i pójść do innego baru, w którym się już było w podróży. No i wyobraźcie sobie Państwo, że macie taką długą ulicę, jak na przykład kopenhaski Nyhavn. Macie dużą ilość barów, które zaznaczyłem tutaj jako takie te czarne kropki. No i z któregoś z tych barów wychodzi nasz marynarz i nie ma żadnego powodu, żeby podjąć jakąś decyzję, czy pójść w lewo, czy pójść w prawo. Z jednakowym prawdopodobieństwem w związku z tym pójdzie w lewo albo pójdzie w prawo i to prawdopodobieństwo mogę napisać, że jest równe 1/2. No i teraz na takim, jak ktoś z Państwa był podczas wycieczki do Kopenhagi na Nyhavnie, to wie, że tam nie, to nie jest zadanie jednego marynarza. Tam jest dużo ludzi, którzy odwiedzają te bary. W związku z tym możemy sobie postawić pytanie w średnio, tak, jak daleko od baru, w którym zaczął swoją wędrówkę nasz turysta czy marynarz, jak daleko on się oddali, średnio taki turysta od początkowego baru. No i łatwo sobie odpowiedzieć na to pytanie, że średnia taka odległość będzie równa 0, dlatego że jest tyle samo możliwości pójścia w lewo, co w prawo, to pewnie one w średnim się skasują. Inaczej jest z kwadratem, proszę Państwa, z kwadratem tej odległości, którą średnio przebędą nasi turyści od baru i okazuje się, że ta średnia, średnia kwadratowa odległość rośnie liniowo z ilością kroków, które się wykona. Jeżeli każdy krok pomiędzy jednym barem a drugim wykonujemy z jednakową prędkością, no to łatwo przeliczyć liczbę kroków na czas i wtedy okazuje się, że w czasie średni kwadrat tej odległości przebytej przez naszego turystę czy marynarza rośnie liniowo z czasem. I współczynnik, który się tutaj pojawia przy tym czasie, nosi nazwę współczynnika dyfuzji. I takie samo zjawisko rządzi następującym procesem fizycznym. Wyobraźmy sobie, że mamy naczynie wypełnione jakąś cieczą i cząsteczki tej cieczy namalowałem jako niebieskie, no to mogę wyznaczyć gęstość tego płynu w ten sposób, że wezmę sobie jakiś małą objętość i policzę, ile cząstek tego płynu jest tej małej objętości i tą niebieską gęstość będę nazywał gęstością rozpuszczalnika. I teraz do tego płynu wrzucę jakieś zanieczyszczenie, które oznaczyłem jako czerwone takie duże cząstki. No to tak samo mogę teraz wprowadzić pojęcie gęstości tych cząstek i tylko tyle, że gęstość tych cząstek wtrąconych do płynu, które będę nazywał rozpuszczalnikiem, to jest substancja rozpuszczona, ma zwyczajowo inną nazwę i nosi nazwę koncentracji. No i to są dwie wielkości, które są istotne do opisu zjawiska dyfuzji w cieczach i co możemy dalej zrobić? Możemy zrobić lepszy rysunek przez już profesjonalnego artystę, a nie moją inwencję. Mamy naczynie, którym mamy niebieskie cząstki i mamy taki kleks tych czerwonych cząstek tego brudu. Co się dzieje, jak czas rośnie? Średni kwadrat rozmiaru tego kleksa rośnie liniowo w czasie. W związku z tym po długim czasie czerwone kropki rozłożą się jednorodnie wszędzie
w naszym naczyniu i w związku z tym zjawisko dyfuzji prowadzi, się gdzieś powinno nacisnąć jakaś kropeczka. O. O. W związku z tym po pewnym czasie to się wyrówna i w związku z tym dyfuzja to jest proces, w którym gęstość rozpuszczonej substancji będzie w jednorodny sposób rozprowadzona w całym reszcie układu. Nie mogłem się oprzeć przed napisaniem Państwa, że ten proces opisywany jest przez pewne równanie matematyczne. To równanie matematyczne nosi nazwę równania dyfuzji. Niech się Państwo nie przejmują jego postacią, ale no chciałem Państwu pokazać, że my w Centrum Fizyki Teoretycznej zajmujemy się poważnymi rzeczami i umiemy rozwiązywać takie równania, a nawet i trudniejsze. A to, co jest ważne w procesie dyfuzji, to jest to, co się nazywa prądem dyfuzyjnym. To znaczy, jeżeli wezmę sobie tutaj tą gęstość i popatrzę, jak w jednostce czasu, ile cząsteczek tego czerwonego brudu płynie w danym kierunku w jednostce czasu, i to jest ta liczba J, to okazuje się, że ona jest proporcjonalna do różnicy koncentracji w dwóch sąsiednich punktach, ale podzielonych przez tą długość i współczynnikiem dyfuzji. I to jest prąd dyfuzyjny, który powoduje, że czerwony brud w jednorodny sposób się nam rozprowadza po naczyniu. No to teraz Thomas Graham nam powiedział, że to zjawisko będzie pewnie przebiegać inaczej, jeżeli mamy w tej cieczy coś, co jest przegrodą. Wprowadzimy taką półprzepuszczalną błonę, membranę, która rozdziela ten układ. Po jednej stronie mamy rozpuszczalnik i rozpuszczoną w niej substancję i po drugiej mamy tą samą sytuację. Po tej stronie mamy niską koncentrację rozpuszczonej substancji, po drugiej mamy wysoką. No to zjawisko polega na tym, że te czerwone cząsteczki mogą się przemieszczać przez otwory w tej membranie, tak samo jak ich niebieskie. I teraz proces przebiegać będzie inaczej i po długim, długim czasie sytuacja będzie wyglądać tak, jak namalowana jest na tej części rysunku. Mamy tą samą koncentrację rozpuszczalnej substancji po jednej i po drugiej stronie tej membrany, przy czym, jak widzimy, ogólna wielkość, zarówno ile jest niebieskiego płynu, ile jest czerwonego brudu, jest już po obu stronach tego naczynia różna. I to są te dwa zjawiska, to są podstawowe zjawiska, o których mówił profesor Niemczyk, które są wykorzystywane w urządzeniu, które się nazywa dializatorem, który prowadzi do tego, że mamy urządzenie, które się nazywa sztuczną nerką. To jest, proszę Państwa, jeszcze jeden rysunek, który ma Państwu pokazać, w jaki sposób odbywa się dyfuzja przez membranę i ten prąd cząstek przenikających przez tą membranę jest teraz, i to jest bardzo ważne, proporcjonalny do różnicy koncentracji po obu stronach błony. To jest akurat błona komórkowa, bo to zjawisko dyfuzji, przemieszczania się cząstek poprzez błonę komórkową jest podstawą większości procesów zachodzących w komórkach naszych organizmów. Dlaczego
Dlaczego ten wzór jest taki ważny? Dlatego, że jak Państwo widzą, te dwa prądy różnią się o tym, że nie ma tutaj tego delta X. I dlatego w przypadku membrany, jeżeli chcemy mieć, obliczyć, ile cząstek brudu przedostanie się przez powierzchnię, to globalna liczba polega na tym, że musimy obliczyć, pomnożyć ten prąd przez powierzchnię. I w związku z tym ilość przepuszczonej substancji zależy od tego, jaka jest powierzchnia tej błony, która rozdziela nasz układ. To jest kolejny rysunek pokazujący, jak przebiega w przyrodzie taki transport przez błonę. To się nazywa wspomagany transport. Mianowicie przyroda wmontowuje w tą błonę dzielącą pewien specjalny typ cząsteczek, które bardzo lubią złapać cząsteczki brudu i przetransportować poprzez tą ściankę. To jest, proszę Państwa, kolejny przykład. Tym razem jest to przykład, który jest dla nas szczególnie ważny w kontekście hemodializy. Mianowicie mamy błonę komórkową i w tej błonie komórkowej wbudowany jest specjalny typ cząstek i po jednej stronie i po drugiej stronie mamy różną koncentrację wody. Mówimy o dyfuzji szczególnej substancji, jaką jest woda. I ta cząsteczka, która się nazywa akwaporyną, za zbadanie własności tej cząsteczki przyznano Nagrodę Nobla, ta cząsteczka transportuje wodę poprzez błonę komórkową. Gdyby ktoś z Państwa chciał zobaczyć własnymi oczyma akwaporynę, to serdecznie zapraszam do Centrum Nauki Kopernik. Tuż przy wejściu jest rzeźba pana Kozakiewicza, która jest mobilnym modelem akwaporyny, która pokazuje, jak taka cząsteczka jest zbudowana. To jest tabelka, w której Państwo mają porównanie procesu transportu dyfuzyjnego wody, który ma swoją osobistą nazwę. Nazywa się zjawiskiem osmozy i zjawiskiem dyfuzji. I jak Państwo widzą, osmoza jest znacznie mniej powszechnym zjawiskiem w przyrodzie niż dyfuzja. No to teraz możemy, wiedząc już o tym, że mamy te dwa zjawiska, zjawiska dyfuzji i zjawiska osmozy, i to są te zjawiska, które są, o których mówił profesor, to poświęćmy chwilę czasu temu, w jaki sposób ten model, jaki ten dializator został zbudowany. Po pierwsze, elementem dializatora jest ta błona półprzepuszczająca i w wykładzie profesora Niemczyka słyszeli Państwo o celofanie. Otóż to jest, proszę Państwa, celofan, standardowe opakowanie cukierków. Został on odkryty w 1900 roku przez szwajcarskiego chemika Brandenbergera. Miejska legenda mówi o tym, że Brandenberger jadł obiad w restauracji w Zurichu i zwrócił uwagę, że kelnerzy muszą zmieniać po każdym gościu biały, wykrochmalony obrus i że dobrze byłoby, żeby się dało pokryć ten obrus jakąś taką powierzchnią, która by zapobiegała każdorazowemu poplamieniu obrusa. I w ten sposób odkrył substancję, która się nazywa celofan. Celofan jest z jednej strony bardzo dobrym tworzywem do opakowywania żywności, ponieważ jest biodegradowalnym, ale z drugiej strony produkcja celofanu jest bardzo ekologicznie obciążająca, więc powoli
celofan zostaje wyparty. Dzisiaj jakby Państwo ktoś chciał sobie kupić trochę celofanu, to najprościej jest udać się do sklepu z kwiatkami i kupić bukiet kwiatu, który będzie opakowany w celofan. I celofan był oczywiście nie pierwszą substancją tego typu. Jeszcze przed celofanem chemicy odkryli substancję, która odgrywała rolę w produkcji prochu i w produkcji potem dynamitu, która się po polsku nazywa bawełną strzelniczą. Ona nazywa się chemicznie kolodion i w 1913 roku trójka uczonych amerykańskich pod kierownictwem profesora Abla zbudowała pierwszy w historii dializator. I właściwie konstrukcja tego dializatora się koncepcyjnie niewiele zmieniła na przestrzeni tych wszystkich lat. Ten dializator polegał na tym, że wpuszczano tutaj krew zwierzęcia i tu wewnątrz znajdowały się takie rurki, które były wypełnione tą substancją kolodion, która pełniła rolę tej błony półprzepuszczalnej, o której mówiliśmy przed chwilą. Żeby krew, która została wpuszczana do tego urządzenia, nie skrzepła, wiemy, że krew ma własność krzepnięcia, używano substancji zapobiegającej krzepnięciu krwi i tą substancją, która zapobiegała temu, była znana od 1880 roku ślina pijawek. Pijawki odgrywają chyba do dzisiejszego dnia pewną rolę w medycynie. Kiedy 40 kilka lat temu moja żona była w szpitalu w związku z przyjściem na świat mojego syna, okazało się, że ma jakiś problem z naczyniami krwionośnymi w nodze i wtedy też nie wolno było odwiedzać w szpitalach pacjentów, ale pielęgniarka kazała mi zdobyć w jakiejś aptece warszawskiej pijawki. Ja zdobyłem te pijawki i ku naszemu przerażeniu, kiedy odbierałem żonę z synem ze szpitala, dostałem również słoik z tymi pijawkami i potem musiałem się w jakiś sposób tych pijawek pozbyć, co nie było bardzo prostym zagadnieniem. Abel nie przeprowadzał eksperymentów na ludziach. Pierwszy eksperyment z przeprowadzeniem hemodializy na ludziach przeprowadził niemiecki lekarz Georg Haas z Uniwersytetu w Gießen, który przeprowadził to wielokrotnie. Właściwie chyba tylko jedna udała się. Większość tych zabiegów się ukazała, była nieskuteczna. I tak to trwało, proszę Państwa, aż do końca II wojny światowej, kiedy pan Kolow, którego fotografię widzieli Państwo na początku naszych wykładów, zbudował pierwszy praktyczny dializator. Pim Kolow był w ogóle bardzo ciekawą postacią. Był lekarzem na Uniwersytecie w Groningen, ale kiedy nazistowskie Niemcy wkroczyły do Holandii, szef jego kliniki, w której pracował, popełnił samobójstwo, nie chcąc wpaść w ręce hitlerowców. I wtedy Kolow przeniósł się do małego szpitalu w małej miejscowości Kampen w Holandii. Tam pracując w tym klinice miał znacznie więcej wolnego czasu i poza pracą zawodową zbudował właśnie ten dializator. Nie miał oczywiście dostępu do prawdziwych części, w związku z tym zbudował go z różnych pozostałości, które miał, między innymi z bębna do starej maszyny do prania, takiej frani, puszek po piwie i tak dalej. I to urządzenie było w zasadzie takim samym dializatorem jak u Abla, z tym, że te rureczki, które były tym razem już zrobione z celofanu, a nie z koloidanu, były ułożone na powierzchni tego walca. Ten walec się obracał, w związku z tym systematycznie te rurki były przepłukiwane przez tym płynem
który jest, o którym mówił pan profesor, który znajdował się w dolnej części tego urządzenia. Po 1945 roku Kolow zbudował kilka modeli tej maszyny. Jeden z nich wysłał do Bostonu i tam w Bostonie on został udoskonalony i podczas wojny koreańskiej to urządzenie było dosyć wykorzystywane. Jedno z urządzeń Kolowa trafiło do Szwecji i w Szwecji, o ile nie przekręcę nazwiska, lekarz o nazwisku Afflen zbudował nowy model i w tym modelu urządzenie już nie tylko usuwało te wszystkie cząsteczki toksyczne, o których mówił pan profesor, ale również usuwało nadmiar wody. I podobno w latach 50. jedna z tych maszyn ze Szwecji została przysłana do Polski i do Krakowa, ale nigdy podobno w Krakowie nie została użyta. I co się z tą maszyną stało, to właściwie przynajmniej ja nie wiem. I proszę Państwa, pierwsza, o ile ja wiem, hemodializa była wykonana w 58 roku w Poznaniu. I też z powodów, o których powszechnie mówił, poprzednio mówił profesor Niemczyk, celofan został odstawiony i został zastąpiony przez inne substancje sztuczne, w tym między innymi polusulfen. To jest mikrofotografia polusulfenu i jak Państwo widzą, jego główną zaletą jest to, że ma olbrzymi stosunek objętości do powierzchni. A jak pamiętacie Państwo, w momencie osmozy ważną rolą odgrywa to, że prąd dyfuzyjny zależy od różnicy koncentracji, więc im większa powierzchnia jest, tym lepiej. Ta substancja polisulfon jest o tyle interesująca, że ja tutaj namalowałem to obok. To jest, proszę Państwa, schemat urządzenia, które się nazywa baterią paliwową. To jest urządzenie, które przerabia czysty wodór na energię elektryczną z czystym produktem w postaci wody czystej. I to jest urządzenie, które będzie urządzeniem przyszłości, jeśli chodzi o napędy samochodów. Baterie paliwowe są od 60. lat używane w astronautyce jako źródło energii elektrycznej w statkach kosmicznych. Proces w baterii paliwowej polega na tym, że taka błona półprzepuszczalna, która jest właśnie zrobiona z polisulfonu, powoduje, że wodór dysocjuje, protony, czyli jądra, zostają po jednej stronie, a elektrony po drugiej stronie membrany i dzięki temu można uzyskać prąd elektryczny, który można potem wykorzystać na przykład do napędu czegoś. No i to jest substancja polisulfonowa. No i teraz jak działa taka maszyna wzięta razem? To jest schemat, proszę Państwa, maszyny, która się nazywa dializator. Tutaj jest pacjent, który jest podłączony do maszyny. Jego krew przechodzi przez odpowiednie urządzenia i dostaje się do dializatora. To wszystko to jest urządzenie elektromechaniczne, które ma zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi. Przede wszystkim bardzo ważną rzeczą jest zbudowany w wielu miejscach tego urządzenia pułapka powietrzna. Urządzenie, które zapobiega zapowietrzeniu się przepływu krwi. Po ile rozumiem, gdyby ta krew dostała się do naszych żył z dużą ilością pęcherzyków powietrznych, to byłby wyrok śmierci dla pacjenta. A to jest ten dializator, który jest na zewnątrz zwykle maszyny i to jest, proszę Państwa, dializator. No i namalowany tutaj jest taki schemat tego dializatora. Jak Państwo widzą, to jest dokładnie urządzenie. Po tej stronie mamy rozpuszczoną substancję, brudy wszystkie, o których mówił profesor Niemczyk, plus woda, a po drugiej stronie mamy płyn dializacyjny, no i ta błona półprzepuszczająca, która powoduje, że ten
toksyny przechodzą do, i są zabierane z płynem dializacyjnym, a tak samo zostaje usuwany nadmiar wody. Postęp techniczny jest olbrzymi. Profesor zwraca uwagę na to, że te toksyny mają różne wielkości. I ten problem jest, żeby zrobić taką błonę półprzepuszczalną, która jest odpowiednia dla małych i dla dużych cząsteczek, jest oczywiście gigantycznym problemem z dziedziny inżynierii chemicznej, ale miejmy nadzieję, że zostanie dość szybko rozwiązany. No i na końcu to jest fotografia takiego dializatora używanego w szpitalu. I to, co Państwo widzą na zewnątrz, ta niewielka rurka, to jest właściwie ta sztuczna nerka. To jest właściwie ten dializator, który odgrywa istotną rolę. Wszystko inne to są urządzenia elektryczne i elektroniczne, które mają zapobiec wszystkim negatywnym procesom. Poza tym one umożliwiają dostarczanie lekarstw podczas procesu i tak dalej. No i chciałbym zakończyć powiedzeniem, że dobrze byłoby, gdyby Państwo się przyjrzeli tej maszynie na tym slajdzie, żebyście nigdy Państwo nie musieli jej z bliska oglądać. Aczkolwiek postęp medycyny jest tak duży, że nawet jak ktoś musi korzystać z tego urządzenia, to może nie jest to, co tygrysy lubią najbardziej, jak mówił tygrysek z Kubusia Puchatka, ale daje się, proszę Państwa, jakość żyć i dzięki właśnie takiej maszynie przez ostatnie ileś minut zawracałem Państwu głowę. Dziękuję w imieniu profesora Niemczyka i swoim. Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy profesorom. Teraz jest czas zadawania pytań. Tak jak mówiłem wcześniej, mogą to Państwo zrobić za pomocą przycisku Q i A i wpisać to pytanie, ewentualnie kliknąć Raise Hand, czyli podnieść rękę i wtedy udzielę Państwu głosu. Czy to jakieś pytania? Nie widzę żadnych pytań, także jeszcze raz serdecznie dziękujemy naszymi wykładowcami dzisiaj, profesor Łukasz Andrzej Turski z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk oraz profesor Stanisław Niemczyk z Wojtkowego Instytutu Medycznego. Tym samym liczę dzisiejszą sesję Fizyka, Medycyna i dziękuję Państwu serdecznie.